autostawcze, nie rozumiem. To jest samochód dużo dostawczy, a to jest auto mało dostawczy. Fusion to przedstawiciel kolejnej grupy samochodów, która nie cieszy maniaków motoryzacyjnych, ale przydaje się w codziennym użytkowaniu. Paweł jak zwykle jest oszczędny w słowach. Tyle... To były wrażenia z jazdy. A, to były wrażenia z jazdy. No bo co tu więcej możemy powiedzieć na temat tego samochodu? No jeździ, jaki jest, wszyscy wiedzą. Jaki panie silnik mamy w tym samochodzie? 1.4. 1400 nie jest zbyt żwawa. Od 0 do 100 przyspiesza w niespełna 14 sekund. Jeśli chodzi o moc silnika, to tutaj posługujemy się znowu dowodem, jest XXXX. Czyli powiedziałbym tak, wedle rozmiarówki jest to dość pokaźna moc. Bardzo. Bardzo. Bardzo, czyli 80 koni mechanicznych. Jedyne mankamenty tego auta to po pierwsze rozpadająca się konsola, która jak gdyby otacza piękne cyferblaty. Można ją podnieść. Rzeczywiście jakość plastików wewnątrz Fusiona należy zaliczyć na pewno na minus. Samochód jest wyposażony w sześciobiegową skrzynię. Mam na myśli ze wstecznym, tak? No tutaj ciasteczko zostało takie wczoraj. Fusion jest z pewnością pojemniejszy od Fiesta, a więc jest dla tych, którzy przedkładają rodzinne cechy nad sportowy charakter autka. Samochód jest rodzinny. Sprawdzaliśmy, że jest rodzinny. Otóż podróżowaliśmy tym samochodem tak naprawdę z fotelikiem dziecięcym. Tam z tyłu siedziało dziecko, ale już go nie ma. Ale jest fotelik. Został fotelik i muszę powiedzieć, że dziecko w wieku 3 lat jest w stanie z tym foteliku swobodnie podróżować. Ale nie bardzo sportowo, bo Fusion się po prostu troszkę buja. No cóż, jest wyższy od Fiesty. Poduszka powietrzna dla pasażera, poduszka powietrzna dla kierowcy. I jeszcze tutaj są i już nic nie ma. I pluszowy miś dla dziecka. I pluszowy miś dla dziecka, tak. I już nic więcej nie ma. Nie ma poduszek powietrznych bocznych. Fiesta ma takie poduszki. Bagażnik jest pojemniejszy. 70 litrów więcej w porównaniu z Fiestą. Ten wlot mi się bardzo podoba. To naprawdę ładny wlot. Cieszy fakt, że już nawet w małym aucie można mieć klimatyzację. Kiedyś ten luksus zarezerwowany był dla dużych aut. Ma liczniki jeszcze. No to cyk. Prędkość maksymalna to 163 km na godzinę, ale żwawo przyspiesza mniej więcej do 130. Spokojnie, spokojnie. O. Źle pojechaliśmy.